Jak będzie wyglądało województwo śląskie za kilka, kilkanaście lat? Czy przemysł wydobywczy zejdzie na drugi plan i zastąpią go nowe źródła energii, takie jak słońce czy wiatr? Jak zatem będzie przebiegać zielona transformacja regionu? Czy staniemy się centrum nauki lub biznesu? To dużo pytań, na które w Katowicach szukała dziś odpowiedzi Karolina Komada, gdzie z jednej strony odbywają się targi Expo, a z drugiej Ministerstwo Przemysłu i posłowie z regionu dyskutują na temat wykorzystania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Miejsce, w którym przeszłość łączy się z przyszłością. Z jednej strony nowe inwestycje, budynki i rozwój, a z drugiej tłum ludzi rozmawiający o tym, co już powoli przemija. Bo wśród dominujących tematów rozmów branży górniczej na targach Expo Katowice rozwiązania przyszłości i nowe podejście do źródeł energii. Są gospodarstwa rolne przede wszystkim, gdzie mają małe strumyki czy nawet rzeczki przepływające przez posesję. I tutaj zainstalowanie małego generatora wodnego, który produkuje prąd dzień i noc, no to jest doskonałą sprawą. Więc dlatego my też jako firma pracujemy nad takimi urządzeniami dokładnie do takich celów, tak? bo to mówimy o zasilaniu dokładnie domostw i to nie tylko domostw takich, że tak powiem, ekskluzywnych domów w miastach, ale również w gospodarstwach wiejskich. Takie innowacyjne rozwiązania mają zagościć w polskich domach w ciągu najbliższych kilku lat, choć transformacja regionu potrwa zdecydowanie dłużej. Stopniowe wygaszanie kopalń i przekwalifikowanie pracowników, nie tylko górników, ale fachowców z branży okołogórniczej, może trwać nawet kilkanaście lat. Jest to jednak kosztowne, dlatego kluczowe są tu środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie biznesu, też odnawialne źródła energii, samą edukację, też odnowę środowiska naturalnego, które jest zdegradowane w związku z działalnością górniczą. Dzięki funduszowi tereny pokopalniane są przekształcane w tereny mieszkalne czy kulturalne. Tak się stało m.in. z terenami pokopalni Wieczorek. Powstanie tam hub gamingowo-technologiczny. Mimo nowej funkcji pamięć o górnictwie ma pozostać żywa. Trząt takiego myślenia kulturowego o górnictwie ciągle będzie obecny na Śląsku. Bardzo ważne jest to, żeby skupić się na bardzo silnych stronach województwa śląskiego. Na innowacyjnych technologiach, na medycynie, na rozwijających się uniwersytetach. Górnictwo na Śląsku będzie wciąż ważne, będziemy mieć je w pamięci. W ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat stopniowo kopalnie stracą na znaczeniu, dlatego choćby, że zmieni się po prostu miks energetyczny. Natomiast Śląsk bez funkcjonujących kopalń jest możliwy, jest realny i to jest takie patrzenie po prostu do przodu. Województwo śląskie w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 otrzymało z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ponad 2 miliardy złotych. Jest tylko jeden problem. Przyszłość funduszu jest niepewna. Jak twierdzi Ministerstwo Przemysłu, pojawiają się odmienne poglądy związane z jego utrzymaniem. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji był utrzymany jako odrębny fundusz. Naszym zdaniem łączenie tego funduszu na przykład z polityką spójności będzie ze szkodą dla regionów górniczych. Odrębnym funduszem, tak żeby transformacja i regiony górnicze nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Unii były faktycznie zauważone. Jak dodaje ministerstwo, fundusz powinien być utrzymany, jednak wciąż nie wiadomo, kto zawalczy o pozyskanie kolejnych środków. Na ten moment Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego nie ma nawet swojego prezesa.